Siemanko, siemanko, witam serdecznie oczywiście w kolejnym odcinku z serii Kombinat Rolnych Zdziechów. A dzisiaj słuchajcie, tak jak na poprzednim odcinku, zapowiadana była akcja Sianokosy, słuchajcie, także lecimy na pełnej. Oczywiście palimy tego fędziora, mówię, JCB. A więc cóż, kochani, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, no i oczywiście komentarz. Także lecimy, słuchajcie, na pełnej, palamy światełka, koguciki. Dzisiaj JCB-kiem sobie kosimy. Zobaczymy, jak nasz JCB sobie, kurczę, tutaj poradzi. Czy będzie oporowo, czy nie będzie oporowo. No, także luksus. Dobra, myślę, że kurde foła jeszcze sobie nastawię. O tak. O matko boska, wysiadłem. O kurryba. No to fajnie się odcinek zaczyna. Ja pierd... Nie powiem jak. No. Dobra, lecimy, słuchajcie, sobie na pierwszą lepszą łąkę. Prawdopodobnie wykosimy, kurde, ją wszystko na jednym odcinku. A dalej zobaczymy, kurczę, jak to nam się potoczy. Sytuacja, zaraz tutaj skręcimy. No, JCB-kiem chyba jeszcze nie kosiłem, słuchajcie. Więc nie wiem, jak to tutaj będzie, kurczę, czekajcie. Nie jedzie nic z tyłu, nie. Dobra, pyk. A więc no, kurde, działamy. Łąkę mam tak. Kurde, tu i tutti. Dobra, panie. Łąk to mam nie za dużo. Bo tutaj to. Ta chyba nie należy do mojej. Nie, nie, dobra. Dobra, rozkładamy sobie tylne kosiareczki. Przednią odpalamy. Dobra, cyk. No i wjeżdżamy na pełnej. No, mam nadzieję, że oczywiście, kurde, będziecie dobrze słyszeć wszystko. A więc no, rozpoczynamy się na kosy. Mamy jeszcze 1 sierpnia, także wyrobimy się, słuchajcie, no prawie ze wszystkim. No, obkosimy sobie, później może zobaczymy, gnojowice rozlejemy w następnych tam odcinkach. No bo jeszcze, kurde, jeden sezon bym pokosił. Znaczy, no, w sensie jeszcze jeden pokos i jeszcze jeden sezon bym pokosił, później bym musiał jakoś łąkę zmieniać. A że mamy, kurde, tutaj takie kosiary potężne, no to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy te sianokosy szybko ogarnęli. Tutaj idzie wsiana piszonkę, kochani, także od razu poleci zaraz zgrabiarka. Dzisiaj niestety nikogo do pomocy w kombinacie nie mam. A więc muszę sobie, kurde, radzić sam. Dobra. No i oczywiście macie odcineczek na sobotę. Także ja wam życzę miłej soboty. Miłego weekendu przede wszystkim. No, w poprzednim odcinku była akcja siewy rzepaku i wałowanie, także ja was serdecznie oczywiście zapraszam do poprzedniego odcinka, jeśli ktoś nie widział. No i cóż, tutaj kilka przejazdów dosłownie i pole skoszone. Także no, tak jak mówiłem, grabię to po prostu od razu na tą kiszonkę i nawet się nie będę zastanawiał, słuchajcie, kurde, nad sianem, bo siano mam, siana chciałbym, kurde, wykorzystać tego tak zwanego zeszłorocznego, a więc aż tak siana, kurcze, nie potrzebuję kiszonki, bo kiszonka to wiadomo, pójdzie na sprzedaż.
między innymi. Także kurczę, z tego będzie zarobek, bo pamiętacie, w sprzedażach zimowych kilkanaście odcinków wstecz, no to tam może sobie chcieć to, ma chęć, to playlistę macie oczywiście w Kombinatorialnych Ziechów, tam była sprzedaż zimowa. Zarobiłem naprawdę fajne pieniądze, więc w tym sezonie nie będzie inaczej, czyli kurde, trawę tnę na siano kiszonkę i kurczę, zgrasuję ją. No i sprzedam standardowo. Także no, kurde, troszkę chrypę mam w gardle, wiecie? Także sorry bardzo, jakbym tak zachrypnięty mówił, ale no, nagrywam na zapas. Ten odcinek dopiero wyleci gdzieś za tydzień, za dwa tygodnie. Słuchajcie, bo ja kurde to na serio na zapas nagrywam, bo jestem tak strasznie teraz zajęty, kurde, że nie mam czasu zrobić live'a, no a robotę zrobić na kombinacie trzeba, nie? Dobra. No jak widzicie, 6 minut to zajęło z dojazdem na łąki, także no, jak ma się kosiarki takie duże, to i się robotę zrobi. No, dobra. No, mamy sierpień, kurde, już na wrześniu, zaraz będą wykopki. Koszenie kukurydzy będzie, słuchajcie. Na pewno będą jeszcze żniwa tego owsa. No bo jednak, czekaj. Dobra, o. No bo jednak, kurde, co jak co, ale żniwo najbardziej lubię. Czemu Ctrl V się nie podnosi nic? O. Właśnie tak myślałem, że kurde, jak przełączę sobie na ciągnik i kliknę Ctrl V, to mi się podniesie przednia i tylnia. dobra. Dobra, także sianokosy tutaj, wiecie, koszenie trawy to nie zajmuje tak długo, jakby tam ktoś się zastanawiał czy myślał. No bo tutaj co, pstryk, kurde, opuszczamy, no szerokość robocza jest duża, naprawdę. Oczywiście tą łąkę bym przeorał, słuchajcie, no bo tutaj trzeba będzie złączyć to, bo to brzydko wygląda na odcinku, ja już mówiłem to nieraz, ale kurde, no wiecie, no nie chce mi się tutaj kaleczyć łąki, dopóki ją koszę, tak? Bardziej to zrobię w sezonie jesiennym, takim może powiedzieć lat późny, październik, jak już wiecie, ostatni raz skoszę, to wtedy właśnie bym to sobie ogarnął. No. Kurde, tutaj jest ustawione do orki. A ja nie potrzebuję orki. Także muszę to zmienić. Dobra, i się jedzie. Bardzo was przepraszam, ale łyknę kawy, kurde, bo no, gardło moje, nie powiem, że tak się wyrażę, wysiada jak akumulator w 30. O, teraz to tak, naoliwić trzeba. Dobra, także no, kurde, kolejny odcinek, mam nadzieję, że się spodoba. Cyk, myk, puch. Tutaj, tutaj, zajeżdżamy. Cyk, cyk, cyk. Opsaj. Dobra. I teraz, kurde, ciśniemy. O, najważniejsze to poprzeczniaki oczywiście porobić. Później to już wiadomo, z górki. Także luksusowo. No, 10. minuta odcineczka, także elegancko. Czekajcie, ja sobie jeszcze tylko inną miniaturkę zrobię.
Jakieś fajne ujęcie, coś. Dobra, tutaj mamy poprzeczniak. O, i nawigacja jest, możemy ognia. Jak to mówią. Także na szybkości dzisiaj prawdopodobnie właśnie koszenie i zgrabianie, a w następnej części prasowanie raczej tylko będzie, bo wątpię, żebym poowijał, a chociażby nie wiem, zobaczymy. Kurde, ale wątpię, czy by mi się udało, słuchajcie, tak ogarnąć, żeby kurde za dwa odcinki zrobić właśnie sianokosy, bo będą na pewno dwie części, myślę, bo raczej zwozić tego nie będę. Kurde, tylko po prostu na łące pozostawię. Kurde, masakra z moim gardłem. No mówię, mówię. Zaraz będzie, że nie mówię. Dobra. Także, no, robota jest bardzo dobra. Elegancka, bym powiedział. Także ciśniemy sobie dalej. Kurde, bajunia. No, kurde, żem zamilkł, normalnie masakra. Muszę się kawy napić. Ja cię pierdzielę. No, jak tam u was, kurde, pogoda, bo u nas, słuchajcie, w dniu nagrywania to powiem, że bardzo zimno jest. Rzekłbym, że mróz, kurde, i to totalny. Także, jak to mówię, szału nie ma zbytnio, nie? Dobra, pyk. Oczywiście fota standardowo musi być. Kurde, ale mnie gardło wzięło. Jest to oporowe nagrywanie na zapas. Kurde, gardło mnie wysadziło. No i niecałe 20 minut, kurde, i będzie łąka ogarnięta. Także no, tymi kosiarkami to naprawdę kosi się fantastycznie. Bym powiedział, dobra, cyk. Ciekawe, kiedy na gospie po ojcu z takim czymś się dorobię. Kurde, już bym chciał naprawdę. Nie powiem. Na gospie coś takiego mieć. No, bo gospodarstwo po ojcu oczywiście też jest na Zdziechowie, także. No, dwie jakby fajne mapy, nie? Takie kurde, co wyszły z początków jeszcze farminga, no to właśnie Osada i Zdziechów przede wszystkim. Tu pamiętacie, na pewno na wiosnę kurde było rozrzucane wapno. Właśnie między innymi pod łąki, także wapno to raczej powinno być pH dobre. Bardziej bym obstawiał na nawożenie, że będzie złe. Ale nie wiem, nie wiem. A może się mylę. No, z tymi maszynkami to idzie tylko. Czy ten JCB, kurde,
nie przysłaby troszeczkę. Szczerze nie wiem, ile on ma koni. Wiem, że wtedy chyba Masajem Fergusonem kosiłem, a w tym, w tamtym ubiegłym tygodniu, kurde, w ubiegłym odcinku, no, poprzednio właśnie Masajem Fergusonem kosiłem, kurde, no a teraz myślę sobie, popróbujemy czegoś innego, kurde, na serio, zmęczony jestem jak licho, nie? Ale kurde, się nie poddaję i ponagrywam, kurde, dla was, żebyście mieli na zapas. Dobra, cyk. Tu-tu-ry-tu-ry-tu-ry. No, tak jak mówię, niecałe 20 minut. I kurde, temat koszenia ogarnięty. Zaraz pojadymy. Pozgrabiamy. Także kurde, o. I po robocie. No dobra, składać się mnie tutaj. Kurde, bo ja się zatrąbię zaraz. Będzie mnie tutaj. Trąbił, dobra. Czy my to wszystko skosiliśmy? Jeśli chodzi o łąki, tak. Tutaj. Git. No, no dobra, to teraz słuchajcie, kurde, zapalamy sobie światełka, jedziemy na gospę i kurde, bierzemy się za następną robotę, jaka jest zgrabianie. O, do 20 minut, kurde, już po prostu z przyzwyczajenia pamiętałem, że tutaj da się wyrobić. O kurde, kawusia gorąca, to może mi gardło poprawi, nie powiem. Dobra, cyk, zakręcamy. I kita. Ogień. Dobra, no. Zestawów. No, raczej chyba odczepię, słuchajcie, kurde, na miejsce postawię jednak. Myślałem, żeby, wiecie, postawić tak po prostu, rzucić nie i tyle. Ale kurde, już zrobimy porządek na następny odcinek. No, miniemy się, miniemy. Kurde, nie mogliby zjechać jeszcze na bardziej na bok. Jeszcze pole po rzepaku, kurde, nieuprawione. Damy znać w domu, że jesteśmy. Żeby się tam, kurde, nie martwiły. Osiewniczek, proszę bardzo, stoi. Tutaj pole elegancko zasiane. No, kejszer przygotowany już jest właśnie z grabiarką, także pyk. A ogólnie tej wiaty to nie widzieliście, nie? Także od razu pokazuję, że tutaj dostawiłem wiatkę. No, taką, kurde, chyba to oryginalna jest, mi się zdaje. Ale oryginał, ale jest bardzo dobry oryginał, także no, to jakieś, kurde, opięty pozalewane. Kurwa, nie rozkładaj pan, panie, coś pan rozrobił. No i dobra, kurde, gasimy maszynę, przesiadamy się na kejsa, pyk, podczepione światła, koguty i ciśniemy na pole. Także kejsikiem sobie teraz pozgrabiamy. No, 20 minut zostało jeszcze. Także, kurde, połowa odcinka jest. No mówię, gardło wysiada, także ja mówię was bardzo serdecznie przepraszam za to, że mam chrypę, no ale kurde.
Chyba mnie albo przewiało, albo kurde od tego oporowego nagrywania tak już ubolewam. O. Tutaj jak widzicie, kurde, rzepaki pokoszone. W poprzednim odcinku tam z Lukim Gamer, z którego pozdrawiam, żeśmy kurcze ogarnęli. Ja tam wtedy obornik chyba woziłem, mi się zdaje, na odcinku. A Luki Games właśnie rozrzucał wapno? Nie, kurde, chyba tak było, nie? Tak, bo była, bo obornik i orka to była z Patrykiem, a kurde, Luki chyba wapno tam robił. A ja co robiłem? Uryba. Talerzowałem? Nie, też nie talerzowałem, kurde, nie wiem, no. W każdym bądź razie, a, prasowałem słomę, już przypominam. Prasowałem słomę właśnie po pszenicy tej, co teraz jest rzepak zasiany, no i co będą na wiosnę zasadzone ziemniaczki, także... A Luki wtedy właśnie wapnował. Dobra, cyk. Zajeżdżamy. No, także Kejsior, kurde, mało co ostyk, można by powiedzieć. Bo, kurde, no nie odpoczął w ogóle. Dobra, sobie światełka zgasimy. Rozkładamy sprzęta i ciśniemy. Dobra. O, tym to kurde. Zgrabi się też na moment. No w razie czego walkę mam, żeby podczepić i sprasować, także ciągników w gospodarstwie tutaj nie brakuje. Dobra, myślę, że sobie naokoło będę grabił. Najpierw poprzeczniaki wyrobię. Oj kurwa, tylko mi nie rób mijaków. No kurde, i będzie bardzo dobra robota. A w następnym odcinku to już kurde prasowanie oporowo będzie. Nie wiem pod co podpiąć prasę, ale chyba pod case'a. Coś mi się tak wydaje. Możecie ogólnie napisać w komentarzu, z jakim ciągnikiem ta krony prasa, którą widzieliście wcześniej na poprzednich filmach, z jakim ciągnikiem chcielibyście zobaczyć na odcinku. Czy to byłby case, czy na przykład, kurde, nie wiem, Valtra, no bo JCB to nie wiem, chyba raczej nie, bo za mocny, kurde, na to. Dobra, tutaj poprzeczniaka nie robię. Nie robię poprzeczniaka, kurde, no, sorry, że tak łykam kawę, no ale... Jarek ratuje gardło na odcinku. Coś to zrobiły z moim głosem, kurwa. A nie, pH dobrze, jazd doskonale, czyli żadnego nawożenia nie trzeba do końca sezonu już. Tak jak ktoś mi to mówił, słuchajcie, że ogólnie to się trzy razy kosi na tym samym nawozie. Jak się z wiosny zasieje nawóz, to później to się kosi trzy razy, czyli na cały sezon tego nawożenia wystarcza, więc no kurde gitarowo moim zdaniem. Dobra, tutaj może sobie, ale mi się ten zestaw czerwony podoba, no nie mówię, Kwernelandzik wyjechał elegancki. Dobra, pyk. No, także sobie troszkę pograbimy. No, żeby tak na przykład ktoś teraz przyjechał z praso. No i sprasował te poprzeczniaki. To nie powiem, żebym się ucieszył, bo by było bardziej
bardziej się zawracać. Dobra, jeszcze sobie tylko fotę napstrykamy. Pstryk. Kurwa, ja cię pstryknę tutaj. A jak? O kurde, oporowo musi być. Dobra. Kurde, wykryj pan szerokość. O, teraz to tak. A pojedziemy sobie po nawigację. A co tam? Tylko, żeby mi jako nie zrobić, to będzie bardzo dobra robota. Każda trawa na wagę złota, kurde, u mnie. No, także kurde, jeszcze troszkę. Myślę, że pograbię, no nie wiem, do 40 minut, czy mi się chce, kurde, grabić tutaj. Co prawda dopiero 6 minut grabię, no ale zobaczymy, kurde. Jak to mówią, moje gardełko też musi odpocząć, więc jakbym, kurde, no skończył wcześniej po prostu odcinek, to sorry, nie. Wiem, że lubicie niektórzy, ale też mówię, gardło muszę oszczędzać, bo kurwa, jeszcze SKR-a trzeba nagrać. Jak to się mówi? Kto to za mnie zrobi? No tak. Ale ogólnie powiem wam, kochani, że się cieszę, bo udało mi się ogarnąć właśnie ten, mówię, jeden odcinek i drugi tutaj na zapas, żebyście, kurde, mieli, no i super. Także mówię, no to nie, wiecie, to, że live'ów nie ma, to nie znaczy, że ma nie być, kurde, odcinków, nie? No, kurde. Wiadomo, na live'ie trzeba być cały czas. A tak wiecie, ja odcinek, kurde, aby tylko nagrać. Później jakiś tam render. Montaż, no, kurde, render i ogień na YouTube'a. Dobra. No nie jest tak źle, słuchajcie, kurde. O kurde, ale mnie gardło, mówię. Wysiada. Kurde, trzeba nawilżać te, jak to mówią, struny głosowe, nie? Ktoś mi tam kiedyś na live właśnie mówił, że ty masz taką chrypę, to masz, kurde, te suche struny głosowe, czy jakoś tak to się tam zwało, zwie. Już mniejsze o to, nie wnikam. O kurwa, teraz to na pewno będę gadał. Kurde, sorry, no. Nie chciałem beknąć na odcinku. No i wlatujemy w kolejną łąkę. Zgrabiamy ją. Jest gitara, jest dobrze, więc no. No i ogólnie spodziewam się, słuchajcie, że bel będzie dużo. A jeśli chodzi o wielkość bel, kochani, to będę robił bele, proszę państwa, 150. Jakby ktoś tam pytał. O. Nawigację załączamy i lecimy z tematem.
No nie wiem, czy będę tutaj poprzeczniaka robił na ukos. Chyba mi się zdaje, że nie. Spróbuję teraz to trochę inaczej zrobić. No bo będę zaczepiał ten poprzecznik zaraz i będzie. No wiadomo co. Nie będę mówił jak. Ale jak to się mówi. Będzie Bóg wie co. Kurde, o. Dobra, kurde. No okej, skurde ponad 20 godzin. Już motogodzin. Narąbał, także lubię im pracować. Nie powiem, bardzo lubię ten ciągnik, także też to jest, można powiedzieć, drugi mój ulubiony ciągnik, jeśli chodzi o tą serię. Bo na pierwszym miejscu to jest Valtra. To na pewno z tymi żółtymi folgami. To na pewno kojarzycie. Waltru lubię bardzo dużo robić. Aż zobaczę, ile ona ma tych. Słuchajcie, czekajcie, motogodzin. Zaraz, zaraz. Właśnie chodzi mi o tą N170 Direct, nie? Czas pracy. Czas pracy. 14,6 motogodzin, jakby ona ma. No, także. No troszkę porobiła też, ale jeszcze no trzepie, kurde, jeszcze ciągników ogólnie nie wymieniam, bo w kombinacie mamy tą zasadę, że jak ciągnik służy, nie psuje się, to robimy, a później już wiadomo, jak kurde jest wysłużony, tam swoje przerobi, no to już wtedy na złom. Znaczy nie, no, nie na złom, ale się po prostu wystawia ogłoszenie, nie? No. Ogólnie to dojedziemy do końca, słuchajcie, i będziemy kończyć odcinek. Także dzisiaj taki trochę króciutki odcineczek. A więc, no, fajnie. Troszkę krócej. Ja to sobie oczywiście poza odcinkiem ogarnę i widzimy się, kochani, już w następnym odcinku z prasowania. Dobra, może jeszcze jeden przejazd uda mi się zrobić, a może nie. Także kurde, luks. Tak jak mówiłem, też odcinki są nieraz krótsze, nieraz dłuższe. Także no, ze względu na to, że kurde, gardło moje cierpi, no to wiecie, nie będę aż tak się rozgadywać. Po prostu. Kurde, myślę, że 33 minut filmu to też jest sporo czasu. Dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam, także dziękuję za oglądanie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subika oraz komentarz. W dzisiejszym odcinku to wszystko, a więc się żegnam z wami. Także siemaneczko, do następnego, strzałeczka, cześć.